Mnie pandemia nie zaskoczyła, bo ja poszłam na urlop przed pandemią i to był taki urlop zapowiedziany, co najmniej roczny. I ten przestój był dla mnie zaplanowanym przestojem. To mnie nie zaskoczyło w żaden sposób. Udało nam się zagrać dosłownie kilka koncertów. No i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy w tym roku. Czego sobie i kolegom i koleżankom życzę, żebyśmy mogli znowu grać dla publiczności, a nie jedynie spotykać się z ludźmi przez internet. Sytuacja jest nerwowa i wcale nie taka pewna, czy te wszystkie plany się powiodą, czy nie. Myślę, że też musimy być ostrożni, musimy dbać o siebie nawzajem, więc jeżeli są obostrzenia, no to co możemy zrobić, to jedynie stosować się do nich. Ja odczuwam pewien rodzaj samotności, chociaż jestem samotnikiem, więc zgaduję, że osoby, które mają zupełnie inny charakter, bardziej otwarty, mogą czuć się jeszcze bardziej osamotnione. Nie wiem, czy to jest potrzebne, bo jak się okazało, kultura jednak jest ostatnim ogniwem, którego ludzie potrzebują, żeby żyć, bo pierwsze, co zostało zamknięte, to przecież teatry. Ale myślę, że bez strawy duchowej będzie ciężej przetrzymywać takie momenty odosobnień, które myślę, że nas jeszcze przez jakiś czas będą czekały.